Witam. W tym filmiku pokażę, jak szybko napompować ponton w każdych warunkach. Kiedy kupujecie ponton, oczywiście dostajecie z każdym pontonem o taką pompkę mechaniczną. Tutaj mamy ponton Kolibri, ten starszy i w zestawie. No i teraz dostaniecie z nim taką pompkę na 5-6 litrów, to jest dosyć potężna pompka. Ale żeby napompować taki duży ponton, no to około 15-20 minut potrzeba pompować to nożnie i jak jeszcze jest gorąco, no to dosyć jest uciążliwe. I dlatego używamy o coś takiego, żeby to zrobić szybko i łatwo. To jest pompka na akumulatorze. Ona nie zajmuje dużo miejsca. Ot. Link do tej pompki będzie w opisie pod tym filmikiem. Cenowo kosztuje, ona występuje w dwóch wariantach. Jedna 75 zł to bez zestawu końcówek dla pontonu i około 100 zł będzie z zestawem końcówek do pontonu. I zaraz ja pokażę, jak to wszystko działa. Czyli na razie używamy jako pierwszą opcję bez końcówek. Nam potrzeba do tego, żeby napompować ponton. Zawór musi być wcisnięty, bo tu taki przycisk jest. To jest zawór zamknięty, tu zawór otwarty. Czyli powietrze chodzi spokojnie w dwie strony. Włączamy pompkę i po prostu wkładamy, o tak. I można patrzeć już na balony. Powietrze wchodzi. Dobra, i na razie to zostawimy, żeby pokazać drugą opcję. Zamykamy zawór, żeby powietrze nam nie schodziło. I zaraz pokażę, jak wygląda druga opcja. Druga opcja, żeby to nie trzymać, o tak, i żeby powietrze wchodziło, już nie tracili, żeby my powietrza jakby na bok zaworu, czyli żeby wszystko wchodziło nam bezpośrednio do pontonu, no to używamy takiego węża. Od razu dostaniecie w zestawie no coś takiego. To będzie jeszcze trzy końcówki, w których jeszcze, no tak, i trzy uszczelki. I te końcówki wszystkie o różnej długości. I plus jeszcze mamy do tego trzy uszczelki i można kombinować sobie. Przykładowo jak bierzemy największą końcówkę, no to możemy nałożyć albo jedną uszczelkę, albo dwie, albo trzy. I wtedy ta długość jeszcze zmienia się i faktycznie do wszystkich pontonów, które na razie mamy, no na rynku w ofercie, które się sprzedają, no to można sobie spokojnie dopasować do waszego. I również taka sama sytuacja z deskami SAP. Ot, można sobie zdjąć. No i o taki zestaw, można powiedzieć, że uniwersalny. I zaraz pokażę, jak to będzie już działać na bezpośrednio na pontonie. Wkręcamy wężyk, końcówkę węża wkręcamy do zaworu. Zawór musi być otwarty, ten przycisk. No i już wtedy nakładamy to na pompkę. O tak. I włączamy. Dobra, już ja nic nie trzymam. Po prostu czekamy. I to już idzie o wiele szybciej. Dlatego, że nie tracimy powietrza. Bo w pierwszej opcji, to tak kiedy przykładałem, no to trochę na bok te powietrze schodzi, bo nie jest dopasowane do końca. A na razie widać, że z tym wężykiem i z końcówkami to idzie nam szybciej. No ile tutaj minęło? Zaraz ich dopompuję do jakiegoś poziomu. Minuty chyba jeszcze nie ma tego pompowania. O, to jedna komora, jeden balon już jest napompowany. O, no i proszę. Na razie dołączamy. Tutaj zakręcamy, żeby nie tracić powietrza. I zamykamy zawór. O. No i dalej już potrzeba będzie kilka razy dopompować pompkę nożnej, ale to dokładnie kilka razy. Czyli tak by tutaj naciskę potrzeba byłoby z 50-100 raz, może więcej, żeby ten komorę jedną wypełnić powietrzem. No to tutaj wystarczy może 3-4, żeby dać ciśnienie, żeby ona stała po prostu twardą. O, to tak to wszystko działa.
Я ще раз покажу такий застав. От, лінк в описі. Дякую всім. От, і є ще, може, додам зараз секунду, то поки я вже нагрів вам такого фільміка, покажу. Отакі лісти маємо є ще. От щось такого, то є ще не ви. Ну то такі лістви, то є лістви зміцнюючі, якими можна оклеїти дно понтону, бурти і так далі. От, от щось такого, у різної широкості. І втеді понтон не дасть ви ж пшебіть, можна попросту тягнути себе по камінях і так далі. От, то є лістви еластичні. Фабричні понтони рівніш все оклеяні тими ліствами. От увидать, але це ліство така бочна, от бойова. А ми так само можемо наклеїти собі або цілість, дно понтону можна клеїти, або можна собі дати тільки кілька пасів. От, але тут трошки вже інша історія, то я награм особний фільмик, коли напомпуємо, відвертимо то все. От, а наразі дякую і до відзення, сабскрибуйте канал.